programie Skaner Grudziądza minister sprawiedliwości gościł w Grudziądzu na święcie pracowników służby więziennej. Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej w 95. rocznicę powstania formacji. Uroczystości okręgowe odbyły się w Grudziądzu. Wziął w nich udział minister sprawiedliwości Marek Biernacki. O swojej pracy mówią wprost, to służba. Na co dzień stają twarzą w twarz z osadzonymi, którzy mają na sumieniu od drobnych do najcięższych przestępstw. Grudziądz to dwa zakłady karne. Zakład karny numer 1 i zakład karny numer 2. Różnimy się nieco, szczególnie kategoriami naszych podopiecznych. W tym zakładzie przebywają skazane kobiety i mężczyźni. Mężczyźni pierwszy raz odbywający kary pozbawienia wolności i młodociani, kobiety zaś młodociane po raz pierwszy odbywające karę pozbawienia wolności i recydywistki. Mamy także kobiety tymczasowo aresztowane. W grudziąckim zakładzie karnym nad osadzonymi czuwa blisko 300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy obchodzili swoje święto. Blisko 100 osób zostało wyróżnionych przez ministra sprawiedliwości za zasługi i wieloletnią działalność w służbie. System naszego postępowania polega na tym, że my się z nim nie zmagamy. Jest to opieka, są to utarte zasady postępowania, jest to miejsce pracy ludzi o silnych charakterach, ludzi spokojnych, ludzi świadomych tego, co robią. To święto było też okazją do refleksji nad tym, jak na przestrzeni lat zmieniała się opieka penitencjarna w Polsce oraz w jakim kierunku zmierza i co powinno się jeszcze zmienić w polskim więziennictwie. Ten rok jest rokiem przełomowym, nie tylko z tego powodu, że tak sławna, medialna i tak niepopularna, czy tak dyskusyjna ustawa wchodzi w życie, jaką jest ustawa o przestępstwach, o zaburzeniach. Przede wszystkim w tym roku chcemy wprowadzić nowy kodeks karny, który zmieni całkowitą strukturę kar, sposób orzekania kar. Polska jest takim państwem, gdzie na 100 tysięcy jest najmniejsza liczba przestępstw rejestrowanych, a jest największa liczba osadzonych w Europie. Czyli te dwa czynniki widać wyraźnie, że system, który jest oparty tylko na karze osadzenia w więzieniu, nie jest systemem skutecznym. I więzienia są przepełnione, dlatego z jednej strony rozszerzamy system dozoru elektronicznego. Teraz odbywa się przetarg, kończy się od września po zapisach ustawowych, nowych kodeksowych. Ten system będzie rozszerzony na 20 tysięcy osób. Natomiast cała struktura która jest zawarta w kodeksie karnym, to dużo jest kar wolnościowych, kar, które będą preferowały sprawiedliwość naprawczą. Też kar tak zwanych robót przymusowych, to tak państwo nazywało, domów społecznych. Cały wachlarz tego typu właśnie kar, które polegają nie na osadzeniu, ale bardziej na ograniczeniu wolności lub też kar takiego typu naprawczych. Oczywiście zawsze zakład karny, więzienie będzie tym miejscem, w którym będą trafiali przestępcy, którzy przekroczyli bardzo zdecydowanie tą stronę ciemnej mocy, dlatego też w tym roku, zresztą w tamtym roku zwiększyliśmy budżet na służbę więzienną. W tym roku też udało się znacznie zwiększyć, mimo cięć, które dotyczyły inne resorty, to służba więzienna jednak została dofinansowana. Z tego też powodu, że chcemy właśnie zaktywizować przy wprowadzaniu nowych kar też funkcjonariuszy, pracowników, żeby te kary były bardziej skuteczne i nie było i kara by polegała na tym, żeby ludzie wracali do społeczeństwa, a nie wracali na złą ścieżkę. Jeszcze jak pani pytała o kary właśnie dotyczące pijanych kierowców, to w kodeksie będzie cały pakiet kar, które ograniczą zdecydowanie kary w zawieszeniu, bo uważam, że kary, które są w zawieszeniu, są karami, które są nieskutecznymi, rodzą patologię. Uważamy, że powinny być stosowane inny zakres kar dokuczliwych, finansowych na przykład, kar ograniczenia wolności, czyli przebywania w określonym miejscu. Nawet jak mamy kary skazania, to na przykład w zakładzie karnym, żeby osadzić osobę na 3 miesiące, skazać ją na osadzenia w więzieniu 3 miesiące, tak żeby poczuła i przestraszyła się, podziałała ta prewencja więzienia, a później karę w trybie wolnościowym. Jest to szeroki pakiet, teraz kończymy uzgodnienia międzyresortowe, niedługo wejdzie to na Radę Ministrów. Nie ukrywam, że chciałbym to tak do maja ten projekt już nie tylko przedstawić Sejmowi,
ale tak, żeby już kończyć ten tryb legislacyjny. Za bramą Grudziąckiego Zakładu Karnego nr 1 znajduje się zabytkowy kościół, którego modernizację zakończono przed kilkoma miesiącami. Dla skazanych jest miejscem trochę innym niż wszystkie w tym zakładzie. Jest to jeden z etapów przywracania blasku, ale bardzo się cieszymy, że ta barokowa perła gdzieś ten blask odzyskuje. Między innymi dzisiejsza obecność ministra Marka Biernackiego wiąże się z zamknięciem kolejnego etapu modernizacji kościoła. Skorzystaliśmy z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uzyskaliśmy środki na ten ostatni etap w wysokości 70% poniesionych wkładów i 30% zainwestowano z budżetu państwa. Na dziś mamy zrobioną elewację, pokrycie dachowe i witraże, witraże główne i witraże boczne. Służba więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą ministrowi sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.